Myślę sobie, że z rozpoznaniem tego miejsca Opolanie nie będą mieli żadnego kłopotu. Tutaj na co dzień funkcjonuje Magnolia, czyli taki ośrodek, żeby już nie używać nie wiadomo jak skomplikowanego słownictwa, po prostu ośrodek wsparcia dla osób z niepełnosprawnościami. Natomiast sam budynek posiada potencjał o wiele większy. Dzisiaj przy pomocy wielu, wielu osób te pokoje, które znajdują się właśnie tutaj przy ulicy Dębonia w tym ośrodku, adoptujemy na pokoje, gdzie będziemy mogli takie osoby przyjąć i zagwarantować im no, takie bezpieczne, schludne miejsce. Cieszę się niezmiernie, że w przygotowanie tych miejsc zaangażowały się i Miejski Zarząd Lokali Komunalnych i Wydział Oświaty i właśnie Magnolia i MOP i również Wydział Polityki Społecznej. No i oczywiście to, co chyba najważniejsze, bo dzisiaj jesteśmy świadkami takich prac w ramach praktyk uczniów opolskich budowlanek i chłopaki i dziewczyny radzą sobie znakomicie. Mamy tutaj naszych uczniów z dwóch opolskich szkół, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących oraz Zespołu Szkół Budowlanych, którzy w ramach zajęć praktycznych prowadzonych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Opolu wykonują tutaj pewne prace wykończeniowe, czyli szpachlowanie ścian, gruntowanie, malowanie również sufitów po to, żeby te pomieszczenia odświeżyć i w miarę godnie tych ludzi tutaj przyjąć. Serce rośnie, w jaki sposób każdy jakby stara się dać coś od siebie, widząc to, co dzieje się za naszą wschodnią granicą i staramy się po prostu wspierać Ukrainę.